Szanowny Boże, coś Wam powiem. Poetycko zakręcony tekst świętego Jana o słowie słuchaliśmy w Boże Narodzenie. Autor w tym pełnym symboli i przenośni tekście opisuje po 70 latach od śmierci Jezusa to, co widział i przeżył. Robi to z perspektywy czasu i z perspektywy mędrca, który podsumowuje swoje apostolskie życie. Pokusiłbym się nawet o głębsze określenie. On opisuje miłość swojego życia. Ten fragment zawiera w sobie cały rozwój relacji Boga z człowiekiem. Zobaczmy, jak to wygląda. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. W taki sposób Bóg przemówił do ludzi, obiecując im Zbawiciela. Słowo stało się ciałem. To narodziny Syna Bożego. Swoi Go nie przyjęli. Oznacza odrzucenie Go, które trwa aż po dzień dzisiejszy. Dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Mówi nam, że przyjęcie Słowa powoduje nie tylko narodziny Jezusa, ale narodziny nowego człowieka poprzez odnawienie w nas Ducha Bożego. Nic nie bierze się z próżni, bo wiara rodzi się ze słuchania Boga. Pod Jego wpływem człowiek doświadcza przeistoczenia, tego, na które spogląda z niedowierzaniem podczas każdej mszy świętej, gdy hostia staje się ciałem, a wino krwią Chrystusa, ale także przeistoczenia własnego, kiedy przyjmujemy komunię. Stajemy się niczym żłobek betlejemski, w którym to Słowo zostało złożone. Ono jest w nas i dla nas. Słowo zawsze wskazuje na coś, co wyraża. Rzuca światło na coś lub kogoś. W Starym Testamencie Bóg mówił przez proroków, ale to były zapowiedzi. Kiedy sam przyjął ludzką postać, nie tylko stał się streszczeniem tych zapowiedzi, ale Jezus jest Słowem, a to znaczy, że cała Jego istota jest wyrazem Boga. Jest wypowiedzianym Bogiem. W Jezusie możemy zobaczyć Ojca, usłyszeć Jego pragnienie względem nas. Bóg, nie chcąc być sam we wszechświecie, powołuje do życia człowieka na swój obraz i podobieństwo, uzmysławiając mu jednoznacznie jego przynależność, a zarazem wielkość, jako istoty podobnej do samego Boga. Fakt ten ukazuje nam prawdę, kim jesteśmy dla Boga, ile dla Niego znaczymy. Pragnieniem Boga jest to, byśmy żyli z Nim wiecznie. I choć grzech pierwszych ludzi odebrał nam niejako tę boskość, to nie utraciliśmy jej na zawsze. W swojej pysze i chciwości pragniemy być panami swojego losu i decydować o wszystkim, co się w naszym życiu dokonuje. Nawet nie zauważamy, że Bóg jest tak hojny w swoim darze, że dał nam ciało, choć sam pozostaje duchem. Bo miłość Ojca przerasta nasze wszelkie wyobrażenia o Nim. A jak my na nią odpowiadamy? Jakiej miłości oczekuje od nas Bóg? Prostej, szczerej, ufnej. Znamy słowa: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Ale to nie oznacza, że mamy ginąć, choć i tak się dzieje. Chrystus oczekuje od nas takiej miłości, którą możemy zrealizować tu i teraz, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy. Choć wydaje nam się to niemożliwe do zrealizowania, bo tak bardzo się różnimy między sobą, między ludźmi, to pamiętajmy, że On zawsze wyciąga do nas swą dłoń, którą chce nas uchwycić i wyciągnąć z opresji, byśmy poczuli Jego bliskość. Medytując ten tekst, zobaczmy, że Bóg niewinnie wkracza w nasze życie, nie po to, by nas sądzić, lecz by nas ocalić. Realizuje konsekwentnie swoją obietnicę wypowiedzianą na początku stworzenia.